139 metrów, drugie miejsce w kwalifikacjach, które kwalifikacjami nie były, no ale rozumiem, że nastrój i tak odpowiednio dobry. No ba, fajnie, fajnie się skakało dzisiaj. Coś się zmieniło między Bischofshofen a Titisenoistadt? Data na pewno się zmieniła. To taki strzał od razu, dobra. No, taki strzał, mądrze. Ale wiesz co, nie wiem, czy się jakoś dużo zmieniło. No, na pewno inny dzień, inna troszkę energia. Inne też nastawienie? Nie, nastawienie nie, bo nawet nastawienie, jeżeli chodzi o Bischofshofen, nie było złe. No, wykonanie było gorsze. Oj, wykonanie tu było lepsze. Rozumiem. A jak się czujesz na tej skoczni, takiej bardzo naturalnej, powiedziałbym oldschoolowej nawet? Fajnie, mi się tutaj dobrze skacze. Jest ona właśnie też pod tym względem specyficzna, że jako nie jedna z niewielu tak naprawdę w Pucharze Świata ma te naturalne tory zalodzone, nie wiem czy wycięte, czy deskowane, ale może już deskowane nie, ale wycięte, wycinali. Ale no ma ten swój taki klimat. Te naturalne skocznie zawsze mają troszkę lepszy klimat jednak. A to jest dodatkowy element, o którym zawodnik musi myśleć, bo zazwyczaj odpychasz się od belki i narty no, jadą same równo. A tutaj rozumiem, że teoretycznie nie muszą jechać równo. Znaczy, właśnie te naturalne rozbiegi mają to do siebie, że czasami się zdarza, że są takie delikatne bujnięcia, ale te sztuczne, znaczy sztuczne, te zmrożonymi torami, takimi plastikowymi, no też takie coś miewają, no bo jednak skocznie różnie są wykonane i zdarzają się też takie rzeczy. Myślę, że tak ogólnie wizualnie to troszeczkę inaczej wygląda, ale skacze się bardzo przyjemnie. No, ja takie skocznie lubię. To na koniec powiem to, co Piotrek powiedział na koniec naszej rozmowy, bo akurat oglądaliśmy skok Graneruda i powiedział, oj, pieluchowe, poszło się paść. No, poszło się paść. No, to dzień będzie lepiej. Dokładnie, no wiesz, no, tutaj nie ma co o tym myśleć w trakcie skoku, trzeba się tym cieszyć. Ja myślę, że oddałem dzisiaj dobry skok. Ja miałem z niego radochę, noty nawet ładne miałem, to już w ogóle mnie bardzo cieszy. Byli lepsi dzisiaj, bywa i tak, ale ja jestem pozytywnie, że tak powiem, nastawiony do jutra też. No i oby to był fajny weekend również. Dziękuję za dzisiaj. Dzięki wielkie, hej.